Kiedy poproszono mnie o kilka słów życzeń z okazji dziesięciolecia Investing Pomerania, w pierwszej chwili pomyślałam, że to żart. No bo jak to możliwe, żeby tak młoda i świeża inicjatywa miała już tak poważny jubileusz? Ale to prawda. Tymczasem młodość, świeżość, innowacyjność i przede wszystkim siła entuzjazmu pozostają takie same, jak były na samym początku. Ja te początki pamiętam. Pamiętam w szczególności, jak zaczęła się historia wspólnych wyjazdów na targi inwestycyjne i jak zaczęła się historia wspólnego promowania Trójmiasta, a później szerzej całego regionu wobec inwestorów, przede wszystkim tych zagranicznych. To było naprawdę coś. Z tego korzystamy do dzisiaj i mamy duże plany na przyszłość. Mam nadzieję, że będziemy je realizować z równym sukcesem, jak te do tej pory. Życzę Wam, drodzy koledzy z Investing Pomerania, aby ten entuzjazm, o którym wspomniałam, nigdy nie osłabł i aby budował kolejne pomniki w postaci fantastycznych inwestycji zagranicznych. Pewnie kiedyś przyjdzie taki czas, że wszyscy będziemy na emeryturze i mam nadzieję, że wtedy miło będzie nam jeździć po Trójmieście i oglądać, że to dzięki naszej pracy i naszym dobrym, nowoczesnym pomysłom powstało tyle miejsc pracy i tyle miejsc, które napędzają koniunkturę w województwie pomorskim.